Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <frappos> papam Syn żyje dziękczynieniem dla Ojca. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 29 lipca 1987 roku. Modlitwa Jezusa jako Syna, który wyszedł od Ojca, daje szczególny wyraz temu, że On idzie do Ojca. Idzie i do Ojca prowadzi wszystkich, których Ojciec mu dał. Wszystkim też pozostawia trwałe dziedzictwo swojej synowskiej modlitwy. Kiedy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz. Modlitwa Jezusa, jak wynika z tych słów, których nas nauczył, posiada pewne elementy zasadnicze. Jest pełna uwielbienia Ojca, pełna bezgranicznego zawierzenia Jego woli, a w naszym przypadku jest to modlitwa błagalna i przebłagalna. W tym kontekście zawiera się w sposób szczególny modlitwa dziękczynna. Jezus mówi. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Mówiąc wysławiam, wyraża zarazem dziękczynienie za dar objawienia się Boga, albowiem nikt nie zna syna tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. A chociaż modlitwa arcykapłańska, którą analizowaliśmy w ostatniej katechezie, Posiada charakter wielkiej prośby, jaką syn skierowuje do ojca u kresu swego ziemskiego posłannictwa, to jest ona równocześnie do głębi przeniknięta dziękczynieniem. Można wręcz powiedzieć, że dziękczynienie stanowi zasadniczą treść nie tylko modlitwy Chrystusa, ale całokształtu jego obcowania z ojcem. W centrum wszystkiego, co Jezus czyni i mówi, znajduje się świadomość daru. Wszystko jest darem Boga, stwórcy i ojca, a właściwą odpowiedzią na dar jest wdzięczność, jest dziękczynienie. Wypada zwrócić uwagę na zapisy ewangeliczne, zwłaszcza u św. Jana, gdzie to dziękczynienie jest wyraźnie uwydatnione. Taką jest na przykład modlitwa przy wskrzeszeniu łazarza: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Przy rozmnożeniu chleba pod Kafarnaum. Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym podobnie uczynił i z rybami. Wreszcie przy ustanowieniu Eucharystii Jezus wypowiada sakramentalne słowa ustanowienia nad chlebem i winem, odmówiwszy dziękczynienie. Zwrot ten jest używany przy kielichu wina, przy chlebie, mówi się o odmówieniu błogosławieństwa. Jednakże według Starego Testamentu błogosławienie Bogu Oznacza zawsze dziękczynienie, jak również wysławianie Boga i wyznawanie Go. Modlitwa dziękczynna odpowiada długiej tradycji biblijnej, która swój wyraz znajduje zwłaszcza w psalmach. Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu Najwyższy, bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami. Cieszę się dziełami rąk Twoich. Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość. Niechaj to mówią odkupieni przez Pana, niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich i niech składają ofiary dziękczynne. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować. Boże mój, chcę Ciebie wywyższać. Cóż oddam panu za wszystko, co mi wyświadczył? Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia pańskiego. Dziękuję ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Chcecie wywyższać Boże mój, królu i błogosławić imię twe na zawsze i na wieki. Również w księdze Syracha czytamy: Wychwalajcie pana z powodu wszystkich dzieł jego. Oddajcie chwałę Jego imieniu. Podziękujcie Mu przez wysławianie przed dźwięku harf. A tak powiecie w dziękczynieniu. Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne, a każdy rozkaz Jego w swoim czasie jest wykonany. Nie można mówić, cóż to, dlaczego tamto. Wszystko bowiem zostało stworzone w zamierzonym celu. Wezwanie Syracha do dziękczynienia Panu ma wydźwięk dydaktyczny. Jezus wszedł w całe to dziedzictwo. Znamienny dla Starego Testamentu, uwypuklając w tym nurcie błogosławienie, wyznawanie, wysławianie, wymiar dziękczynienia. Dlatego można powiedzieć, że szczytowym momentem owej tradycji biblijnej stała się Ostatnia Wieczerza, gdy Jezus ustanawia sakrament ciała i krwi w przeddzień wydania tego ciała i krwi w ofierze Krzyża. Święty Paweł pisze: Pan Jezus, tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb. I dzięki uczyniwszy połamał i rzekł, to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie synoptycy mówią z kolei o dziękczynieniu przy kielichu. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Tekst grecki zwrotu dzięki uczyniwszy brzmi od eucharistein stąd eucharystia. Tak więc ofiara ciała i krwi, ustanowiona jako najświętszy sakrament Kościoła, wypełnia i przewyższa zarazem owe ofiary dziękczynne i pochwalne, o jakich mowa w psalmach. Wspólnoty chrześcijańskie od najdawniejszych czasów łączyły sprawowanie Eucharystii z dziękczynieniem, jak o tym świadczy tekst Didache, napisany na przełomie I i II wieku, prawdopodobnie w Syrii, może w samej Antiochii. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za święte imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych. Dziękujemy za życie i za nieśmiertelność, które nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Dziękczynna pieśń Kościoła towarzyszy sprawowaniu Eucharystii. Rodzi się niejako z samego jej wnętrza. Rodzi się bowiem z serca Syna, który żył dziękczynieniem. W ten sposób Jego modlitwa, owszem, cała Jego ziemska egzystencja, służyła objawieniu tej podstawowej prawdy wypowiedzianej w liście jakubowym. Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały, stępują z góry od Ojca świateł. Żyjąc dziękczynieniem, Chrystus, Syn Człowieczy, nowy Adam, przezwyciężał niejako u samego korzenia ten grzech, który pod wpływem Ojca kłamstwa, począł się w duszy pierwszego Adama. Dziękczynienie przywraca człowiekowi świadomość obdarowania przez Boga od początku. I zarazem wyraża gotowość odpowiedzenia na dar, gotowość oddania Bogu w sercu wszystkiego i siebie samych, bo to wszystko w nim ma swój początek i źródło. Gracias agamus domino Deo nostro. Wzywa wciąż Kościół w centrum liturgii Eucharystycznej. Także w tym wezwaniu, odzywa się głośnym echem to dziękczynienie, jakim żył na ziemi Sen Boży. A lud Boży odpowiada na nie churalnie pokornym i wielkim świadectwem: Dignum et justum est. Godne to i sprawiedliwe. Dzisiejszą katechezę najlepiej będzie streścić, wychodząc od słowa tak często używanego, Eucharystia. Eucharystia to jest wyraz grecki. Wiemy, że oznacza sakrament ciała i krwi pana Jezusa. Sakrament ustanowiony w przeddzień męki podczas ostatniej wieczerzy, sakrament, który jest poniekąd syntezą wszystkiego, co Chrystus czynił, czego uczył, kim był. Zostawił nam w tym sakramencie siebie. Otóż nazwa tego sakramentu grecka po polsku tłumaczy się jako dziękczynienie. Eucharistein znaczy dzięki czynić. Jest bowiem rzeczą znamienną, że Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy, dokonując pierwszego przeistoczenia chleba i wina w swoje ciało i krew, dzięki czynił, błogosławił i dzięki czynił. Nie było to niczym niezwykłym, ponieważ taka była cała tradycja Starego Testamentu, zwłaszcza tradycja Uczty Paschalnej, tradycja modlitwy, zwłaszcza modlitwy, która wyraziła się w psalmach. Tradycja dydaktyczna postawa modlitewna człowieka wobec Boga, Stwórcy i Ojca. To jest przede wszystkim postawa uwielbienia i postawa dziękczynienia. Jezus wyrażał tę właśnie postawę w swojej modlitwie. Jego modlitwa była dziękczynna, jak o tym w różnych miejscach wspominają Ewangelie, przede wszystkim właśnie podczas ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Ale nie tylko Jego modlitwa była dziękczynna. Całe Jego istnienie było przeniknięte dziękczynieniem. Czynił dzięki Ojcu za wszystkie Jego dary: za dar stworzenia, za dar istnienia, za dar objawienia. Dzięki Ci składam, Ojcze, za to, i żeś te rzeczy odsłonił prostaczkom. Cała egzystencja ziemska Chrystusa była przepełniona dziękczynieniem, które nie zna równego w dziejach stworzenia, w dziejach świata. Dziękczynienie Syna dla Ojca. Dziękczynienie Boga, Syna, dla Boga Ojca, Boga dla Boga. Stąd jest to dziękczynienie najpełniejsze, najgłębiej przeniknięte świadomością daru. Dziękczynienie jest zawsze odpowiedzią na dar. Tylko ten czyni dzięki, kto ma świadomość daru. I tylko ten, kto czyni dzięki, ma świadomość daru. Te dwa fakty wewnętrzne idą z sobą ściśle w parze. W Chrystusie to połączenie znajduje swój szczyt. I ten szczyt dziękczynienia przekazał nam właśnie w najświętszym sakramencie, w Eucharystii, nawet w samej jej nazwie. Kościół usiłuje iść za Chrystusem, sprawując Eucharystię. Wiemy dobrze, że to dziękczynienie wyraża w specjalnej modlitwie, która znajduje się poniekąd w centrum, u początku modlitwy Eucharystycznej, prefacja. Dzięki czyńmy Panu Bogu Naszemu, wezwanie i odpowiedź. Otóż to dziękczynienie Chrystusa jest zrównoważeniem tego, co stało się na początku dziejów człowieka. Dziękczynienie jest odpowiedzią na dar Boga i równocześnie zrównoważeniem odrzucenia daru Boga. To odrzucenie daru Boga stanowi sam rdzeń grzechu pierworodnego i idzie poprzez dzieje człowieka jako dziedzictwo odrzucenia daru, oddalenia się od Boga, nieposłuszeństwa Bogu. Chrystus to równoważy swoim dziękczynieniem, dziękczynieniem swojej całej egzystencji aż po śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, i dziękczynieniem swojego sakramentu Eucharystii. Starajmy się rozważać te wszystkie prawdy o Chrystusie, które kolejno stanowią przedmiot naszych kateches, ażebyśmy byli coraz pełniej chrześcijanami. To bowiem jest głównym naszym zadaniem główną również troską pasterską Kościoła w Polsce i na całym świecie, żebyśmy byli coraz dojrzalszymi chrześcijanami, a stajemy się nimi, poznając coraz głębiej tajemnice Chrystusa.

Etre eros induka, intentazio horre, zer libera nosa